Hej, cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Zarku. I dzisiaj zapraszam was już na upragniony czwarty odcinek Zoo Tycoon 2. Morski świat. Zapraszam. Pewnie chcecie wytłumaczenia. No i wam się nie dziwię. Przez 3 tygodnie nie było odcineczków, chociaż dobiliście 5 łapek w górę i naprawdę w dodatku przekroczyliście jeszcze ten limit, więc jestem wam bardzo za to wdzięczny, ale no ja skiepściłem sprawę. Nie dość, że po prostu nie miałem zbytnio czasu na nagrywanie odcinków. Głównym powodem była szkoła i sprawdziany na koniec roku oczywiście. Teraz już jest lajcik w szkole, bo już wystawili oceny. Jeszcze w tym tygodniu jest oczywiście ta główna rada pedagogiczna, więc już po radzie nic w tej szkole już nie będzie. Więc jeszcze będzie mniej niż teraz, bo teraz i tak nie ma już żadnych przecież sprawdzianów, ani nic takiego. Nawet prac domowych już nie zadają zbytnio w mojej szkole. Jeżeli wasze jest inaczej, to oczywiście podzielcie się tym. Ale jak wam mówię, jestem wam winien przeprosiny i odcinki. I to chyba z tego byście byli najbardziej zadowoleni. Przez 3 tygodnie nie było odcinków z Zoo Tycoona. To naprawdę jest straszne z mojej strony zaniedbanie was, moich widzów, zaniedbanie serii, ale mam nadzieję to nadrobić, bo już są tak naprawdę wakacje, już jedną nogą jesteśmy na wakacjach, więc już teraz naprawdę postaram się nagrywać odcineczki, no ale mam dla was wesołą wiadomość, bo od 28, nie wiem dokładnie, musiałbym spojrzeć w kalendarzyk, ale od razu w niedzielę po zakończeniu roku szkolnego jadę na taki obóz, kolonie, więc nie będzie mnie aż do 6 bodajże albo 8 lipca, tego jeszcze nie wiem. No i przez ten czas mogą się nie pojawiać odcinki, ale postaram się nagrać wcześniej odcinki i po prostu ustawić na YouTubie, żeby opublikował je w te dni, kiedy mnie po prostu nie będzie w domu. Tutaj jak widzicie zrobiłem wybieg, będzie to wybieg dla takiego mniejszego zwierzątka, które nie będzie potrzebować basenu zbytnio. Dzisiaj się biorę już do pracy. Tak naprawdę nie ma co robić, nie ma co odrabiać na przykład lekcji czy czegoś, więc można teraz trochę ponagrywać dla was. Ja myślałam o żabie. Tylko jakiejś większej. Nie ma jeszcze większej? Są takie, ale dosyć duże. Więc weźmy taką żabkę. Ona tu nam będzie kicać i będzie naprawdę wesoło. Więc tak, drzewka dla naszej żabki. Hop. A jeszcze mam dla was pewną niespodziankę, ale to już zostawię chyba na koniec, żeby wam tu już nie zdradzać, bo to jest związane coś z Zoo Tycoonem. Jest związane z Zoo Tycoonem, ale zobaczycie sami, jeżeli po prostu wytrzymacie ze mną do końca odcineczka. O, wychodzi poza to, nie będę tego brać, ale ten jeszcze można wziąć. Tu będzie żabka, więc damy jej jeszcze wodę. Woda dla żabki. Taka głębsza może też być. Nie wiem, nie znam się. Postaram się w wakacje tak bardzo nie zaniedbywać tej serii najbardziej lubianej na moim kanale chyba. Bo najwięcej osób ogląda po prostu Zoo Tycoona
2 na moim kanale, więc no tą serię trzeba po prostu pielęgnować, a nie zaniedbywać. Och. Coś się popsuło. Po prostu nie mogę. Teraz mogę. W pewnych momentach mogę się trochę zacinać, bo już trochę wyszedłem z wprawy. Nawet się wysłowić nie umiem już. Dobra, dodajemy żaby. Najpierw jedzenie oczywiście. Dobra. Na razie zatrzymajmy grę. Ja będę poza odcineczkiem uzupełniać ich potrzeby, bo na odcinku to nic nie zrobisz. A jak wsadzisz opiekunów do tych, będzie jeszcze gorzej, bo będą ciągłe napisy. Opiekun McDonald nie może sięgnąć do wiadra z rybami. Tak jest zawsze. Więc tak, dajemy żabę jedną i żabę drugą. Tutaj też będzie można tutaj przechodzić, więc dlatego robię tutaj ten wybieg. Tu nie chciałbym robić żadnego wybiegu, ale za to trochę tutaj wykwiatować, że tak powiem. Dodamy jakieś kwiatki fajne. Więc tak to już będzie. A może jakieś większe kwiatki? No, mogą być. Bardzo miłe. I ładne kwiatki. Mnie się bardzo podobają. Dobra. I przechodzimy do drugiej części budowy naszego tak jakby... O, nie wiem jak to nazwać. Pawilonu morskiego. Pawilonu czy coś w tym stylu. No bo ta druga część to tak naprawdę będzie takie oceanarium niby. Bo tutaj pierwsza część z wydrami, krokodylami to takie mini oceanarium, bo razem z wybiegiem lądowym, więc to nie można tak nazwać. Ale takie mini fajne tutaj jest. Jeszcze przez kilka odcinków będziemy oczywiście rozbudowywać to niby oceanarium. Ale tak jak mówię, zbliżamy się powoli już do końca tego oceanarium. Ale jeszcze zostało nam, mam nadzieję, że dużo takich wybiegów, abyśmy mogli nadal kontynuować naszą serię oczywiście. Bo wiem, że wam się troszkę jednak podoba. Dziękuję wam oczywiście za suby. Jakie w ostatnim czasy dostałem. Dziękuję bardzo, dziękuję. Witamy na moim kanale nowych widzów. Bardzo serdecznie. Naprawdę, bardzo się cieszę, że subskrybujecie mój kanał, że wam się podobają moje filmy. A jeżeli z innych powodów subskrybujecie, nie wiem, to trudno. Ale pamiętajcie, jeżeli macie na przykład subskrybować tylko tak dla jaj, to lepiej nie subskrybujcie. Tak każdy chyba uważa. No dobra, zrobiłem tam takie coś śmiechowe. To będzie trzeba dopracowywać. Ja to już postawię. I lecimy tutaj. Do tego miejsca, gdzie możemy obserwować bobry. Idziemy na górę. I patrzaj tam. Kurczę, znowu wyskoczyły. Dlaczego one tak wyskakują z tego akwarium? Trzeba będzie je... Los. Proszę bardzo. Okej. Ale przeskoczymy na ten tryb. Tam jeszcze sobie przejdziemy. Tutaj takie akwarium mini zrobiłem. Tak fajnie wygląda. I tu jest część właśnie taka jakby to nazwać? Oceanarna? Nie ma chyba takiego słowa. Ale nieważne.
To jest część z oceanarium. To jest taki pawilonik morski. A tam będzie już takie prawdziwe oceanarium z prawdziwego zdarzenia. Żaby powinny być, ale ich nie ma, gdzieś wykumkały sobie, że tak można to powiedzieć. Więc tak, idziemy tu i tu możemy zaobserwować. No dosyć nie bardzo, ale trochę możemy tam zaobserwować te wydry. Na razie tego terenu nie będę jakoś tutaj robił specjalnego, ale tu nawet fajne takie przejście, ładnie to wszystko się prezentuje dla mnie. No i co, przechodzimy do oceanarium. Zatrzymamy sobie czas. I proszę bardzo. To miejsce mamy na po prostu akwaria. Akwaria, jak to można nazwać? Zbiorniki wodne. Po prostu. Tu już zrobiłem. Był odcinek niby. No i tu zrobiłem akwarium, ale coś mi nie wyszło. Po prostu mi się nie podobało, więc musiałam ten odcineczek skasować. Tak byście dostali jeszcze jeden odcineczek w czasie tej przerwy oczywiście. No nieważne już. Patrzcie, mamy takie fajne nowe coś. Więc możemy tutaj spokojnie zrobić. Myślę, że ten wybieg uda się w tym odcinku zrobić. Będzie to fajnie wyglądać. O! To ciekawe może naprawdę wyglądać, więc zajmijmy się tym. Tylko jak on tu dać? Posadzkę. Może być. Ładne. Nie, no bez jaj. Przepraszam za chwilę przerwy, ale mi się gra wyrąbała do pulpitu. Ostatnio tak mi się dzieje z niektórymi grami, więc... sorry, prawda? Nie wiem, dlaczego się tak rąbią. Ostatnio gry u mnie. No, ale to już nieważne. I tak będę w lipcu chyba przeładowywać. System sobie wywalę. Ponieważ ma wejść oczywiście, jak wiecie, Windows 10, a ja mam 8, więc będę mieć tą aktualizację do Windows 10, więc chciałbym mieć ten nowy system już, bo bez tych różnych rupieci, które mam teraz, ponieważ niektóre mogą nie działać na nowym systemie, jak wiemy, więc też może się tam coś nie zgrać. I większość gier może być może na przykład nie działać. Trzeba będzie je od początku instalować. No ale nie mówmy już tu o Windows 10, bo Windows 10 jest dopiero w lipcu. Ale mówmy o grze naszej kochanej Zoo Tycoon 2, który jest fajowy. Fajowy, mi się bardzo podoba. O, ale przerwa jest spowodowana nie tym, że nie chciało mi się grać w Tycoona, tylko tym, że po prostu czas po prostu nie dawał mi okazji do nagrywania odcinków Zoo Tycoon 2. Jedna osoba napisała mi komentarz, najprawdopodobniej to jest nowy widz, więc bardzo go witam na moim kanale. Napisała komentarz, czy Zoo Tycoon 2 działa z Originem, czyli przez Origin ta gra działa. No jak wiemy, Zoo Tycoon 2 nie działa z Originem, czyli przez Origin, że tak mogę powiedzieć. Bo Zoo Tycoon 2 to dosyć już starsza gra, powiem. Nie wiem, kiedy powstał Origin, ale na pewno... Przecież mam tą grę i ona nie jest jakby, nie trzeba do Origina się logować, żeby w nią zagrać. Więc jeżeli wiecie, o co mi teraz chodziło, to cieszę się. Myślę, że ta osoba, która napisała ten komentarz, też jarzy, o co mi chodzi.
Niestety, nieraz mam tak, że jak piszecie komentarze, nie mogę na nie odpisać, bo nie mam właśnie tej ikonki odpowiedz. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Mam nadzieję, że już tak nie będzie, bo chciałbym odpisywać na wasze komentarze, a niektóre komentarze po prostu nie mogę odpisać. No nie mogę, bo to coś się po prostu wiesza. No i za Chiny nie mogę. No ale co tam? Prawda? Ale to komentarze takie... nie mogę odpowiedzieć na komentarze. Tak to się zdarza dosyć rzadko, więc o to mi chodziło, że to się zdarza dosyć rzadko i myślę, że tutaj już nie będzie z większością komentarzy problemu, więc tak. Wchodźcie oczywiście na Facebooka, tam będę zamieszczać jakieś posty odnośnie dlaczego nie ma odcinków, bo ostatnio to u mnie na moim kanale się często zdarza, że nie ma odcinków. Tam będę zamieszczać, więc naprawdę możecie wejść, nie musicie lajkować, tylko wejdziecie sobie w link i tam możecie co jakiś czas wchodzić i obserwować, czy czegoś nowego nie dopisałem, żeby być na bieżąco z moim kanałem. To całkiem spoczko. Dlaczego jest tu tak jasno? Tu miało być ciemno. Dlaczego tu nie jest ciemno? Nie wiem, czego to wina. Może to tego wina. Zaraz zobaczymy. Pójdziemy tu. O, tutaj zasłonimy to. I pójdziemy, może trochę ciemniej jest. Bo chcę, żeby był taki klimacik, tak ciemniej. O, nic nie jest ciemniej. Jest identico. No ale nieważne. Jest jak jest. Co jeszcze? Tu szczerze, mógłbym też dodać taki mini... zbiornik. O, tutaj tak zasłonimy jeden i tu dodamy po prostu drugi. Żeby tu takiej pustki nie było. To dodamy tak, w ten sposób. Będzie to tak fajnie wyglądać. Hop. Nie wiem, jak to wyszło, ale myślę, że będzie ładnie to wyglądać. No nieważne, pójdźmy tam zobaczyć. Tu jest zbiornik. I tu też jest zbiornik inny. Ale tu jest jeszcze inny zbiornik, który nie wygląda ładnie. Trzeba będzie go tu troszkę zmienić. O, niech to. O, niech to dunder świśnie. Okej. Tutaj będzie dobrze. Tylko, że tu nie ma... O, chodniczko. O. I będzie, myślę, git. To na razie spoczko wygląda. Szczerze powiedziawszy. Tutaj zrobimy tak, w ten sposób. To możemy... robić na ciemnym tle.
Tak, żeby było tak po kryjomu, wiecie. James Bond i te sprawy. Hop, a tu będzie też ten... O! Ten zbiornik z tymi gościami. Wybieg dla widzów. Właśnie. Wybieg dla widzów. Ja muszę sobie przypomnieć, kim wy chcielibyście być. Więc może zróbmy tak, bo trochę na moim kanale przybyło widzów, więc może ci widzowie też się chcą przyłączyć do tego. Chciałbym, żebyście pod tym filmikiem napisali w komentarzu, jakim zwierzęciem, jakim gatunkiem zwierzęcia chcielibyście być w wybiegu dla widzów. I będzie to wybieg dla widzów z... tutaj akurat może to być morski świat, chciałbym zrobić, ale nie. Będzie to sawanna. Wybieg dla widzów sawanna. Więc jakim gatunkiem zwierzęcia czy zwierzęciem chcielibyście być mieszkającym oczywiście na sawannie? Tylko wiecie, trochę nie da się zrobić, żeby lew był oczywiście z żyrafami w jednym pomieszczeniu, więc jakbyście chcieli być lwem na przykład, to nie zdziwcie się na przykład, że nie będziecie razem z innymi widzami na jednym wybiegu, tylko obok. Bo taki wybieg drapieżników mogę zrobić i kopytnych zwierząt. Więc pod tym filmikiem w komentarzu napiszcie, jakim zwierzęciem z sawanny, powtarzam, z sawanny chcielibyście być w wybiegu dla widzów. I oczywiście napiszcie imię dla swojego zwierzęcia. Może to być oczywiście nick, wasz nick na YouTubie, albo jak chcecie go tylko nazwać. Będzie mi bardzo miło, bo już chcieliście, żebym zrobił ten wybieg dla widzów. W tamtej serii się nie udało, z powodów takich, że nie było dosyć miejsca i tam akurat nie za bardzo gdzieś pasował ten wybieg. Ale tutaj już mam miejsce na ten wybieg. Więc możemy zrobić wielki, sawaniasty wybieg dla widzów. Jeszcze to powtórzę na koniec odcinka. Nie zapomnijcie oczywiście napisać w komentarzu zwierzęcia, którym chcielibyście być. No, dosyć sporo takiej fajnościowości zrobiliśmy w tym odcineczku, jak widzicie. Nie będzie to dosyć takie zagmatwane. Ale na pewno będzie też ciekawe. To oceanarium niby. Weźmiemy. Ojejku, jejku. Muszę tu się odwrócić. Wziąć. To nie. Tutaj nie. Chociaż. Tak, niech będzie. To i tak za chwilę skasuję na wszelki wypadek. Hop. Będą różne ciekawe tutaj zbiorniki z różnymi ciekawymi morskimi. Zwierzątkami to za chwilę poprawię. Coś tu się wyrąbało. Nie. Tak, tu chciałbym i tu chciałbym. Pięknie. To całość będzie oczywiście zategowana tym, żeby światła za bardzo nie było. Bo jak wiemy, oceanarium jest ciemne, strasznie ciemne. Więc żeby nie było światła, to tak zrobimy. Ops. Może nie wiecie, albo wiecie, że ostatnio wyszedł film Jurassic World. World. Jurassic World
I właśnie wyszła w związku z tym gra Lego. Lego Jurassic World. Jeżeli chcielibyście, żebym ją nagrał, to napiszcie w komentarzu. Ale pewnie nie będziecie chcieli, więc... Na co ja liczę? Ale jak chcecie, to możecie napisać w komentarzu, że chcecie Lego Jurassic World. Tak to się prezentuje na razie. Na stan obecny fajnie tak to wygląda. Tu jeszcze mogę zrobić mały, fajny. Tutaj, gdzie ty jesteś? A to nie tu, jejciu. O, zrobimy taką dużą taflę, że będzie wszystko widać tu. Tu zrobimy. Tak. Hop. I jeszcze tutaj przykryjemy to. Boże, nie wiem dlaczego. Znowu mi się wyrąbała gra do pulpitu, ale gramy dalej. Jakby to było. Nie wiem, kiedy dodam wam ten filmik. Chyba już dzisiaj nie mam siły go renderować. Ale żeby was nie zawieść, może jednak to zrobię. Powiem, że dosyć długo czekaliście na ten odcinek. No to co? Wejście jest tutaj, więc zobaczmy, jak to się prezentuje od wejścia. Tu jest wejście. Proszę bardzo. Tu jest wejście. Tu jest wejście i idziemy w głąb naszego oceanarium. Tu już obserwujemy pierwsze gatunki ssaków i nie tylko ssaków morskich. Tu obserwujemy... coś się popsuło. To trzeba zażegnać, ten problem. Zażegnam go. Nie, no już jest zażegnany. Okej. Kolejne gatunki jakichś zwierząt ładnych i brzydkich. Morskich i morskich, bo jakich innych? Ja chcę stąd wyjść. No dobra, idziemy obserwować dalsze zbiorniki wodne. Dalej widać piękno natury. Piękny wybieg dla manatów, bo tutaj będą manaty. Jeżeli chcielibyście wiedzieć. A tu... Tu też coś będzie, ale nie wiem jeszcze co. O, tu takie gniecenie będzie fajne. Można będzie obserwować. I tutaj takie coś tu jest. I tu będzie ten wybieg, który widać stamtąd. Znaczy wybieg, ja ten zbiornik to jest. Tutaj jakiś jeszcze wielki zbiornik. Będzie do licha i ciut się, tak powiem, tych wszystkich zwierząt. To na razie jedna trzecia zrobiona z części oceanarium. To oczywiście nie będzie pokryte chyba. Chyba tylko tym będzie pokryte, tak mi się wydaje. Ale już tą część taką wybiegowo akwariową mamy zrobioną. Jest naprawdę fajna i malownicza. Dobrze. To by było na tyle chyba, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się filmiki z Otagona podobają. Jeżeli nie, to też zostawcie łapkę w górę. Żartuję. Otagon będzie się teraz, mam nadzieję, pojawiał regularniej, bo już zbliżają się wakacje, więc może to się uda. Otagon 2. Oto on, wielki powrót na YouTube'a mojego oczywiście. Dobrze. I tak jak mówiłem, napiszcie w komentarzu. Oczywiście wznawiamy ten pomysł o wybiegu dla widzów, więc dla nowych widzów jeszcze to będzie lepiej
Dla widzów, którzy mnie od jakiegoś już czasu subskrybują i oglądają, to też może być trochę inaczej, mogą jakieś inne zwierzę wybrać. Napiszcie w komentarzu, jakim zwierzęciem żyjącym na sawannie chcecie być w wybiegu dla widzów. Pamiętajcie, na sawannie zwierzę żyjące lądowe. Jakim chcielibyście być zwierzęciem? Napiszcie w komentarzu i napiszcie imię tego zwierzęcia. A my w następnym odcinku nie zajmiemy się oceanarium, tylko wybiegiem dla widzów. Jeżeli oczywiście będą komentarze odnośnie wybiegu dla widzów, więc co? Do zobaczenia do kolejnego odcinka z tego no i nie tylko... Aha, limit. Dobiliście limit 5 łapek. Wiem, że miał być od razu, jak dobijecie 5 łapek w górę, to miał być kolejny odcinek Zadekona. Nie udało się, bo czas mi nie pozwolił, ale myślę, że limit taki to teraz 7 łapek w górę. Jeżeli dobijecie 7 łapek w górę, szybciej będzie następny odcinek Zadekona. No bo nie powiedziałem, że jak dobijecie 5 łapek w górę, to będzie od razu, prawda? Szybciej. Więc to jest szybciej. Co by było, jeżeli byście nie dobili 5 łapek w górę pod ostatnim odcinkiem? Nieważne, nie gadam. Do zobaczenia. Cześć.